Dobra, zaczynamy kolejny odcinek Krasnoludów, Klan Angrund plus Krasnoludy i BRD. No i teraz mam problem, no bo tak, mógłbym już tu zaatakować Karsnika. Ale... wolałby, kurde, myślałem, że on zdobędzie ten Grimhold. I wtedy, wiesz, nie będę musiał wypowiadać wojny. Bo tak jak zdobędę Grimhold, to potem wypowiem wojnie automatycznie Karaknor, nie? Mhm. Nie będę musiał się z nimi lać. To poczekaj, aż ten Skarsgård coś tam zrobi. A nie masz tu w moją stronę iść? No to Karakhir mam do lania, no to... No. Akurat z nimi mam pakt, to nie agresji. No zawsze mogę to zerwać. I dostęp wojskowy mam. Mhm. No, wolałbym z tego Skarsnika tu pojechać. Dobra, no będę... A jakie mam stosunki z tym Karaknorn? Traktaty z leśne elfy. Poprzednie z krasnoludy. No, dobra. Powojuję, oni są słabi strasznie. Dobra, oni się proszą po prostu. Jedziemy. Skarsnika wytłuczenie. Walczymy? Walczymy może. Zobaczymy, jak to go pojedziemy. Bitwa odcinka będzie. Dawaj. Grimhold. Dobra, tobie dam dwa oddziały kuszników. I dam ci... jeden oddział krasnoludzkich wojowników. I dam ci też Tana jednego. Specjalista walki zwarciu. O, masz mini armię. A ja wezmę resztę. No i tą pajęczycę trzeba załatwić i powinno być z głowy. To jedziemy. Troszeczkę, kurde, tutaj tak bym poszedł z prawej strony, wiesz? O, tu jest taki dół. Nieładny. No, możesz spróbować drugą stroną, no. Dobra, przyspieszamy. Albo dobra, przytnę tu. Mam nadzieję, że nie zapomnę włączyć z powrotem. Okej, goblin ruszył do ataku. No i powiem wam, że całkiem spora ta armia ich jest. Natomiast ci moi tutaj bohaterowie są tak wykoksani, że raczej dużego zagrożenia nie ma. No jedyne jakie zagrożenie może być, to jest tu ten pająk. Ale jak widzicie, już tutaj jest pod ostrzałem. Tutaj troszeczkę ta jednostka krasnoludów mi się zapędziła. No i tutaj jakieś te hobgobliny mi zaatakowały lorda, ale zaraz on tutaj, pięknie ci moi wodzowie zatrzymali cały atak goblinów, zaraz będzie kontratak, o właśnie tutaj, szarża krasnoludzkich wojowników. No i nie spodziewam się tu raczej żadnego problemu, tutaj już Arachnorok zatrzymywany też przez moich krasnoludzkich wojowników, równocześnie ostrzeliwywany przez kuszników. No i kolejne moje jednostki tutaj, krasnoludzcy wojownicy, przełęczy smoczego ognia. No a BRD pięknie tutaj ostrzeliwuje te hobgobliny, które się wycofały. Zatrzymał sobie ich krasnoludzkimi wojownikami i ten oddział już można stwierdzić, że jest na wykończeniu. Tutaj troszeczkę sporo jednostek jest goblińskich. No ale też bardzo fajnie, że z tej flanki tutaj jest jeden oddział tylko moich krasnoludzkich wojowników, który troszkę cienko wszędzie, ale jak tutaj BRD zacznie te jednostki ostrzeliwać kusznikami, no to będzie ta flanka pozamiatana. Tutaj też ten oddział pięknie, zwróćcie uwagę, ile tu jednostek się zblobowało. Centrum wygląda bardzo dobrze, ale dosyć długo się trzymają te gobliny, ale powiem wam dlatego, że ciężko było tu narąbać Skarsnika. Tutaj Belegar, jak tu pierdolnął
Ja cię kręczę. No Skarsnika nie wiem, ciężko było trafić. Jakoś mu to, może temu Belagarowi. Znaczy tutaj jest jakiś. Nie Belagar, przepraszam, to jest Thorin, tak? Belagar tutaj zaraz chyba przyleci. Nie, to są ci krasnoludzcy wojownicy. No i jakoś ten Skarsnik nie chciał. Nie chciał wyskoczyć tutaj na solówkę z żadnym z moich wodzów. No tutaj się niby coś tam próbuje robić, ale. Ale nie traci życia. No i przez to te gobliny się tu naprawdę trzymają. Pająk Arachnorok już zaraz pójdzie do domu. Natomiast on się jeszcze wróci. I to też będzie problem, bo wjedzie tutaj w tych moich kuszników. I przez to straty będę miał troszeczkę za duże. Łamie się tu oddział krasnoludzkich wojowników. Ale nie jest źle. Leci tu wsparcie do centrum. No ale pięknie tutaj moi wodzowie rąbią te gobliny. Tu jest Belagar. Nie, to są gwardziści. Gwardziści pięknie w tej bitwie wykoszą. Obejrzyjmy sobie, bo to fajna jednostka. Młotami tutaj młodzą. Fajne te animacje są w ogóle walki w Warhammerze. Te naskoki takie. Dynamiczna jest dosyć ta walka. Ładnie to wygląda. To chyba troszeczkę za blisko mamy. Jakiś chyba kolejny atak. O, tu będzie ładnie widać. W zbliżeniu. No, może tak. Jak się napierdzielają panowie. O, to niestety jakiś tam czar chyba Skarsnik odpalił. O, a tam fanatycy. Lecimy tutaj. Ale nie trafieni. Sami się pozabijali. No i mało tutaj taktyki widzimy w tym starciu, ale za to zbliżenia mamy, tak? Wiem, że to też lubicie. Dobra, tu już lewa flanka pozamiatana. Zaraz tutaj przeorganizujemy oddziały. No i właśnie wrócił się tu Arachnorok. No a ja tu staram się Belagarem dopaść do tego, kurde, Skarsnika, żeby mu dowalić. No i w końcu tutaj zaczynają się jakieś obrażenia, ale wjechał tu teraz Arachnorok. No i tu się zrobił troszeczkę problem. Leci Belagar. Żeby tutaj... Trochę dostało mi się tutaj mojemu mistrzowi run. Dlatego musiałem go wycofać, ale zaraz on tu też będzie odpalał swoje czary zwiększające pancerz jednostką, czy tam moralność, nie pamiętam dokładnie. No ale teraz Arachnorok tutaj na swoje 5 minut, mimo że z życia ma ledwo co. Jest tutaj Skarsnik. Tutaj moi eteryczni lordowie. No i tutaj tak naprawdę ten Arachnorok wystarczy, że zostanie jedną salwę. O, teraz tutaj BRD ze swoimi kusznikami przyszedł. I zaraz się powinien ten Arachnorok stąd wycofać. Blisko tutaj mojego mistrza run, który właśnie sobie odpalił tutaj runy. No i jest Belagar. No i pierdyknął. Ten Arachnorok już stąd nie ucieknie. On zaraz padnie, o właśnie. Mamy go z głowy. No i teraz został do wyrżnięcia Skarsnik, które tutaj dostaje łomot. I chyba już ucieka. Nie, on teraz poluje na mojego tego eterycznego. No to fajny widok jest. Pola bitwy. A wjedźmy tak troszeczkę dalej. I teraz zróbmy sobie zbliżenie. O właśnie. To fajnie wygląda też, ale tam wyglądało troszeczkę lepiej, bo jest fajne tło. No i dobra, słuchajcie, no tak ta bitwa wygląda. Wracają się te gobliny trochę i przez to to dłużej trwa. Mogłaby być może ta walka troszeczkę wolniejsza, a mniej tego wycofywania się. Tutaj jeszcze jakieś nocne gobliny się trzymają, ale tu dwa oddziały. Teraz, no tu jeszcze się jakieś gobliny z łuczniami wracają, ale ten oddział też zaraz ucieknie. Tutaj jeden oddział tych goblinów mi pogonił kuszników i dlatego ja też nie mogłem tego Arachnoroka prowadzić ostrzału. Tu się troszeczkę zagapiłem. Tutaj ten oddział też jest poganiany przez te gobliny. No i nawet spore straty, powiem wam, są armią Skarsnika. Niby takie tam barachło, ale jednak Skarsnik tutaj trzyma to łataństwo za mordę i nie pozwala im
od razu spierdzielać sporo bitwy. No i nawet tutaj z tymi... No piękna tutaj szarża teraz tych. Nawet się utrzymali w tej bitwie, jak widzicie, no. Także nie było tak super łatwo. No ale no, nie oszukujmy się, jakiegoś dużego tutaj wyzwania nie stanowili, no, za same jednostki tych goblinów, no to jest praktycznie nic. Te jednostki są po prostu do tego, żeby na 3, no z 10 sekund może utrzymać wroga w zwarciu, żeby móc, nie wiem, powiedzmy kawalerii, czy zająć pozycję, czy kusznikom oddać salwę ze dwie, także... Okej, no tak ta bitwa wyglądała, tu już się kończy, wyrzynanie towarzystwa zostało, no i wracamy na mapę kampanii. Belegar 122, Gwardziści 352, ładnie. No i kusznicy też sporo. Ci moi mniej, bo się męczyli z tym pająkiem. No i tak dosyć krwawo było. No, dwa razy większa armia była. Dyscyplina, po 4, skarbiec. Dobra, weźmy to. A teraz... Grimhold. Weźmy to. I chyba... Bo mógłbym tu uzupełnić troszkę jednostki. Ale co to są krasnoludcy wojownicy razy dwa? Dobra. Atakujemy. Make your proposal. My long beards grumble, so make it quick. Nie wzywam cię na pomoc, bo to bez sensu. To battle. I z save'nę. Bo nie chcę tu stracić jednostki i z automatu. Zobaczmy, czy bez strat się uda. Dobra. Och, jednych krasnoludzkich. Wojowników. Dobra. Dobrze, spoko. Odbuduję sobie. Pojmujemy. Czy bohatera straci, to okej. Sławne regimenty. Górnicy z ładunkami. Legendarny lord. O, runa stoicyzmu. Niezłomny, spoko. To fajne. Przychody z kopalni złota i kamienia, bla bla bla. I mamy awansiki. Murarz czystobrody. Belegar, drugi awans. To nie. Brona zaciu plus 3 dla krasnoludzkich wojowników górników. Zmniejszenie utraty niworu. No ja, dobra, pójdziemy w to. To może być po prostu ten jeden punkt, spoko. Dobra, ja sobie tu poprzydzielam te i zaraz się widzimy. Dobra. Karaknor, oni by chcieli... Chcieliby. Dobra, ale czy ja mogę na przykład teraz... z tymi... Kurde, czemu nie chcą się tutaj... pohandlować. Powinni chcieć. Dwarves, I hope we can strike some petty. A teraz na elfy. Tymi nie można. Ciekawe dlaczego. Dobra. I okej, twoja tura. Oh.
Oho. Krwawe włócznie ci idą. Widzisz to? Nie, jeszcze nie. Tutaj. Full skład. Super. Akurat skończyłeś robotę z tymi czerwonymi kołami. A, tylko że... Dojdą, nie dojdą? Pewnie dojdą. Nie wiem, to niby góry są. Znaczy oni ale... są teraz w trybie tym... Podziemnym, więc nie mogą zaatakować. A tu mieliby zasięg. Ale... Mogą nie dojść w tej turze, ale... No i ty w następnej wtedy do Quickhorn... Podziemiami. Powinieneś zdążyć. Powinieneś zdążyć. Dobra. Szkoda tylko... O, co tak się... Klan Angrund, czarny jad. Och, ojej, ojej, naprawdę. True King. Jaki zasięg duży. Tutaj pewnie... A, nie jest duży garnizon. Ale tam jest pewnie armia. O, dobrze. Aha, to dwie tury. Muszę tutaj, kurde, coś wybudować. 19 tur. Chyba się warto wrócić. Ale pewnie tu nie przejdę. Nie. O, i to zajmie kupę czasu. Dobra, wstawię się tu. Muszę tutaj trochę dowerbować jednostek. I strasznie niski ład publiczny tu mam. O, Karak Buvdar. Tutaj chcemy... To chyba. Jeszcze 300. 150, dobra. A to 1600. No jeszcze nie mogę się zdecydować, czy miasto rozbudować. To dużego zysku nie, to by było lepsze. Ale zróbmy to. Tak. I przeoszczędzę trochę kasy. Na rozbudowę stolicy chyba. O, ale mogę werbować w drugie? Nie, nie mogę. No dobra, twoja tura. Moja. Co, stoję pod miastem? Może chcieć iść na filary Grungiego. Ale bitwa się szykuje. Nie dojdź. Nie dojdź. No może byś coś zwerbował? Nie, bo wlazłem pod ziemiami. Ale możesz armię zrobić sobie lorda tu i zwerbować mu 3 jednostki krasnoludów. No niby mógłbym. Ale po co? No żeby mieć dwie armie, jedną będziesz miał tu do obrony, no. Pełną górników. Na przykład plus garnizon to może coś dać. Ależ głupie to jest to odbicie tego.
Odbijesz. Jestem, czy jak ty odbijesz, to wtedy nie. Też mi się to zaliczy. No to jak ja mam tam, przecież to jest, kiedy ja tam dojdę? Za milion lat. Bez sensu trochę. Okej, okay, twoja tura, krasnoludzcy dyplomaci. O, dobrze, to może mi pozwoli podpisać umowę z Tilem. Oho. No, to dobrze, że się wróciłem w sumie. Wyjdziesz obrany. Widzisz, patrz. Tu była jeszcze jedna armia. A ci idą, nie wiem gdzie, i mi plądrują. Ja pierdziu. Jeszcze czarny jad. Coś mi tu... A, to właśnie czarny jad. Mhm. No dobrze, to dobrze, że się wróciłem. Co to jest? Niepokorne gołąby. Lord of the Anglun. Onwards. No, prawie będę miał full skład. To już trochę lepsza armia. True King of Eight Peaks. Oj, wędrują. No muszę tu trochę uzupełnić siły. 234. Wysoka skuteczność przeciwko bramom, to mi się podoba. Czy ja bym ich chciał? No, zerwuję, no. Dobra. Dobra, co ja teraz bym chciał? Przychody z osad weźmiemy. I... Tyle, ja teraz poproszę tutaj ze mną umowę handlową. Do not greet me as a friend. O, jest. Dobrze. O, teraz to mi zapłacą za nią, super. Za 600, ładnie. I jeszcze ten wisenny jakiś land. Dwarves, I hope we can strike some petty grievances from them. Niech to. A wy byście chcieli teraz? No to nie chcecie. Dobra. Twoja tura. Ci pójdą, ciekaw jestem. No i co będziesz robić? Zabijać. Dobra. I co będziesz, co dzisiaj będziemy robić? Pamiętasz, taki był serial kiedyś, rysunkowy, Pinki i Mózg. I tam w czołówce coś takiego było, że Pinki się pyta, takie dwie myszy to były, laboratoryjne. Muszczku, muszczku, co będziemy dzisiaj robić? I on zawsze odpowiadał, zdobywać świat. I tak, Mateusz, Mateusz, co będziemy dzisiaj robić? Zabijać. Dawaj, walczymy. Dobra. Zobaczymy, co z tego będzie.
Dobra, ustawimy się. Okej. Okay. Bitwa zaczęta, ja tu się zajmuję arcoznikami na prawej flance. ABRD chowa się tu w lesie. Mamy katapulty, więc komputer nas atakuje. Próbuję tych przeatakować. Jak tam u ciebie? Całkiem spoko. Tych łuczników trzeba pogonić. Spoko, spoko, ja na razie robię zbliżenia. Ach ci, nie otaczamy. Weź tych, jeżdżących. Mm-hmm. Z łabą i strzelają w tych. Tak, tak. Wspomnieniami. Aż te katapulty to walą. No to po bitwie, no. Okej, kończymy ten odcinek w tym momencie. Idzie jakoś nieźle. Także spoko i zapraszamy na kolejne, na razie.